Szczęść Boże, coś wam powiem. Nad Jeziorem Galilejskim zaczęło się tworzyć coś nowego. Jezus zaczął powoływać ludzi do grona uczniów. Wśród nich był Szymon, syn Jana, rybak. Dziś znów jesteśmy nad tym jeziorem, bo ponownie coś ważnego się tu rozgrywa. Wyłania się urząd papieski. Jednak wpierw pada pytanie, czy ty mnie kochasz? Człowieku, który błądzisz i upadasz, który obiecujesz i słowa nie dotrzymujesz. Czy ty mnie kochasz? Ty, który ukrywasz się pod pozorami, pod szatą, pod urzędem, pod funkcją, za maską kogoś innego niż jesteś. Czy ty mnie kochasz? Pytanie było skierowane do Szymona i jest skierowane do nas. Czy my kochamy Jezusa takim, jaki jest? Nie tylko cudotwórcę i rozmnażającego chleb. Nie tylko nauczającego z mocą i wypędzającego złe duchy. Czy kochamy Jezusa, który nie wykorzystał swojej boskiej mocy, żeby się obronić, ale stał się barankiem ofiarnym? Czy jego słabość nie stała się naszym zawodem? Uczniowie, którzy po zmartwychwstaniu uciekali do Emaus, mówili, myśmy się spodziewali, że będzie inaczej. Idąc do pracy, przyjmując sakrament małżeństwa czy kapłaństwa, możemy powiedzieć, myśmy się spodziewali, że będzie inaczej. Ale jest jak jest, bo tak ma być. Nasze wyobrażenia mogą być różne i one mogą nas zniechęcać. Postawione dzisiaj pytania o miłość słyszał każdy. Od rodziców, od żony, męża, dzieci. Nie powinno się na nie odpowiadać niezgodnie z prawdą, bo to będzie ze szkodą dla wszystkich. Mogę widzieć i doświadczać wielu sytuacji, gdy będę zły na to, co się dzieje. Na afery, skandale, upadki. Dziś Jezus pyta Szymona, któremu zapowiedział, że będzie Piotrem, opoką, a który na pytanie służącej przed procesem Jezusa, czy ty jesteś jego uczniem, odpowiedział, nie znam tego człowieka. Miał być skałą, a był zwykłym piaskiem, bo się rozsypał. Dzisiejsza Ewangelia to dobra nowina dla wszystkich zniechęconych. Dla każdego z nas, kto przeżywa podobne emocje jak Piotr. Jest to smutna prawda o naszym wycofywaniu się ze ścieżki dobra, bo mamy swoje wyobrażenia, jak to wszystko powinno wyglądać. Być może Piotr odkrywa, że miażdżące poczucie winy nie pochodzi od Boga, ale od złego ducha. Być może Piotr odkrywa, że porażka to nieunikniona część naszego życia. Kiedy prawdziwie wyznaje przed Panem, ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię kocham, dopiero mówi szczerze. Bo odkrywa, że to jest jego, ta jego osobista porażka stała się punktem zwrotnym. Ten fragment mówi nam jedno. Nasze życie będzie przebiegać od jednej strony do drugiej, od wzlotu po upadki. I mimo wszystko Bóg się od nas nie odwraca. Piotrowi mówi, paś owce moje, stałeś się dziś na nowo skałą. Zostaw swoje wyobrażenia o sobie, o ludziach, kościele, Bogu. Posłuchaj Jezusa, który mówi, kocham ciebie. Zależy mi na tobie i mam dla ciebie konkretny plan.